panowie, potraficie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zagraliśmy znowu tak słabo i fizycznie, i taktycznie? Bo aż trudno mi w to uwierzyć, że tak naprawdę zagraliśmy gorzej niż Iran czy Maroko. I nie bardzo mogę to zrozumieć, bo rozumiem, że można być technicznie słabszym od takiego zespołu jak Kolumbia, ale dlaczego nie potrafimy tak samo biegać i tak samo walczyć jak Peru, Iran czy Maroko? Nie potrafię znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Czy macie jakiś pomysł, Radek? Czy ja na pewno nie jestem aż tak bardzo zaskoczony jak nasi kibice, czy jak niektórzy dziennikarze, bo uważam, że ten optymizm był dla mnie bardzo mocno niezrozumiały. I o ile rozumiem optymizm dziennikarzy, bo takie jest zadanie, żeby stwarzać dobrą atmosferę, czy kibiców, tak nie rozumiałem do końca wypowiedzi naszych ekspertów, czyli tych, którzy, że tak powiem, przez analizę, obserwacje, przez to, że byli piłkarzami i wiedzą, jak to jest z budowaniem formy, twierdzili, że nasza reprezentacja skończy w ćwierćfinale, w półfinale. Słuchajcie, ja nie pamiętam meczu w ciągu ostatnich 7 miesięcy całego, żeby nasza reprezentacja zagrała tak, żebyśmy mogli powiedzieć, że ten mecz był super. Mało tego, my w ostatnich spotkaniach, nawet nie w ostatnich, ale powiedzmy Urugwaj, remis, Meksyk, porażka, porażka z Nigerią, remis z Chile B, wygrana cudem z Koreą 3-2, gdzie znowu straciliśmy bramki, no i mecz z Litwą. Tak naprawdę nic nie dawało mi, że tak powiem, takiego nadziei, że może być nadziei, inaczej. Tak? Mało tego, teraz jeżeli byśmy analizowali indywidualnie naszych piłkarzy, co już tutaj w studiu robiliśmy, tak? Łukasz Piszczek miał kontuzję, więc grał, później wracał. Michał Paznan, tak jak Legia, chociaż on akurat, no, chociażby w tym pierwszym meczu jeszcze zaprezentował się bardzo pozytywnie. Wypad Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak, swoje problemy. Nie było Mączyńskiego, Kuba, który wrócił do reprezentacji po 8 miesiącach, czyli tylko 90 minut w ciągu ostatniego pół roku. Kamil Grosicki nie zagrał chyba 3 meczy pod rząd w całym wymiarze czyli czasowym. Taki przerysowany trochę obraz reprezentacji, zbyt wiele oczekiwań. Ale ja tak. ciągle ale uważam, teraz, że zagraliśmy poniżej tak, nawet ale tych, teraz chciałem tych oczekiwań. Chciałem powiedzieć, dlaczego wierzyłem i jeszcze mimo wszystko, ponieważ wydawało mi się, że być może czasami to wszystko, co się działo w ich klubach, w ich karierach sportowych, zmobilizuje ich do tego, że jadąc na mistrzostwa będą chcieli się pokazać. Ale teraz, jeżeli miałbym być złośliwy, patrząc na nasze przygotowania, nie wiem, czy nie zabrakło nam w sferze mentalnej. No bo dzisiaj czytając wywiady z prezesem, z trenerem, każdy mówi, no po prostu byliśmy słabsi. Ale to jest odpowiedź, która nie mówi nam nic. Dlaczego byliśmy słabsi, skoro wczoraj byliśmy najlepsi? Skoro parę dni temu mówiliśmy, że to jest reprezentacja najlepsza, jaką mieliśmy w ostatnich 16 latach, to teraz może być okazać się, że jest najgorsza, bo ja uważam, że z Japonią nie wygramy. Że gramy tak słabo i jesteśmy pod względem motorycznym bardzo źle wyglądamy. Być może tutaj został popełniony błąd, ale też nie widziałem, żeby piłkarze w sferze mentalnej byli przygotowani na duży wysiłek psychiczny, na stres, na to, żeby sobie z tym poradzić. Jakoś to był taki dla mnie wesoły autobus, Jurata, później Arłamow, tutaj kibice, tu z wywiady, tu wszystko, śmieszki na konferencji prasowej, przemycamy słówka, arbuz, banan. Tak sobie pomyślałem, serio panowie, jeżeli wam nie pójdzie, to ci dziennikarze to was zajadą. I zrozumiem dlaczego, bo lekceważyliście ich pracę. I tu mówię to jako były piłkarz, bo to było fajne przed Euro, to jest zapożyczone od Niemiec. Zakładają się chłopaki, że przemyślą sobie na konferencji prasowej słówka. No ale jeżeli jeden z zawodników staje po konferencji i mówi, założyłem się z lewym, mam powiedzieć banan arbuz, dziękuję za konferencję, no to już jest trochę takie o jeden most chyba za daleko. No chyba, że jesteś mistrzem świata. To jest tak jak Meksyk. Chłopaki zaszaleli w jakimś klubie z dziewczynami, zjechali ich, ale po wygranym meczu z Niemcami prasa pisała, widocznie potrzebowali takiego resetu. U nas byłoby podobnie, ale niestety my nie jesteśmy ani Meksykiem, ani nawet nie jesteśmy Peru. I dziwią mnie bardzo, nie rozumiem. Jeszcze jedno, jeżeli mogę, chociaż trochę się rozgadałem odnośnie całej tej takiej mentalnej otoczki. Jeżeli jesteśmy kozakami przed meczem z Senegalem, udzielamy wywiadów, jesteśmy pewni siebie, nagle przegrywamy jeden mecz i na konferencję idzie prezes, żaden z zawodników, to też trochę mi się to nie zgadza, ponieważ uważam, że wtedy pokazujemy, czy mamy charakter. I nie dlatego, żeby się tłumaczyć, tylko właśnie dlatego, żeby pokazać, że my to ciśnienie nie trzymamy.